Dzień dobry. Mam taki apel do prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Panie prezydencie, może by pan na tym odcinku ulicy Sienkiewicza, wzorem ulicy Solankowej, zlikwidował strefę płatnego parkowania, bo tu naprawdę nigdy nie brakowało miejsca, a tylko pan obciąża finansowo petentów pobliskiego sądu. Taka jest prawda. Pan zobaczy, jest godzina 9:20. Sąd już działa. Są tu w tej chwili ustawione 6 aut. I ci wszyscy ludzie, bo obserwowałem, poszli do sądu. Nie wiadomo, jak długo tam będą, a muszą za to panu płacić haracz. Panie prezydencie, zgodnie z ustawą strefy płatnego parkowania ustanawia się w miejscach, w których brakuje miejsc postojowych. Na tym odcinku ulicy Sienkiewicza, jak pan widzi, nie brakuje i nigdy nie brakowało. Od petentów Urzędu Miasta również pobiera pan haracz. Chociaż najczęściej to tutaj stoją auta pracowników tego urzędu. Na ulicy Grodzkiej też najczęściej parkują pracownicy Urzędu Miasta. Rzadziej petenci banku, którzy mają swój własny parking.